Cześć, witam Cię ponownie. Wrestling, jak wiadomo, dla niektórych jest dyscypliną sportową, a dla niektórych rozrywką zwykłą. Mimo, że są odróżniane dwa typy tego określenia, to w jednym można je obydwa odróżnić. Stypulacjami, które w wrestlingu są obowiązkiem. W WWE zdarzają się bardzo często dobre walki stypulacyjne, które pasują do powagi lub stawki walki. Ale w historii zdarzały się takie stypulacje, przy których człowiek nie bardzo rozumiał, dlaczego została taka walka w ogóle dodana. O czym dokładnie mówię? To zamierzam Ci dziś przedstawić. Ja jestem użytkownik AdiWWE, a dzisiaj przedstawię Ci listę najgorszych, a zarazem najgłupszych stypulacji, które miały miejsce w historii WWE. Od razu mówię, że opinie na temat tego wszystkiego są tylko moje osobiste, więc nie musisz się z nimi zgadzać, a jeżeli chcesz o tym pogadać, to napisz komentarz. Numer 1. Punjabi Prison Match. Powiedzmy, że ta stypulacja została dodana chyba tylko po to, żeby pokazać, że zawodnicy z Indii są rewelacyjni i tym podobne. Ale od razu mówię, czym był Punjabi Prison Match. Otóż ta stypulacja była według WWE taką inną wersją Steel Cage Matchu, ponieważ były takie dwa metrowe chyba, nie wiem, klatki zrobione z drzew bambusowych, na których było to wszystko owinięte i ta walka była ekskluzywna właściwie dla zawodników z Indii. Pamiętam, że chyba były tylko trzy pojedynki. Pierwsza to była Big Showa z Undertakerem, druga to była walka The Great Kaliego jako mistrza wagi ciężkiej, najgorszego, z Batistą, a trzecia miała miejsce chyba w 2017 na Battle Run, gdzie mistrz WWE Jinder Mahal mierzył się z Randy Ortonem. I szczerze, z tych trzech pojedynków ostatnia była najlepsza, ponieważ coś tam powalczyli, coś tam poszło i też po części właśnie Great Kali coś tam dał bardzo dużo, że do dziś niektórzy pamiętają to. Ale od razu mówię, czemu uważam, że Punjabi Prison Match jest moim zdaniem najgorszy. Z kilku powodów. Po pierwsze, właściwie nie wiadomo, o co miał chodzić w tej walce, że niby Indyjczycy są najlepsi czy coś, ale mam wrażenie, że to właściwie nie pokazało się, że zawodnicy z Indii byli najlepsi i tym podobne. Po drugie, co w takiego było fajnego, że nie wiem, na przykład jakiś taki gigant walczyłby z kimś, kto umie wykonywać spira i tamten by wleciał właśnie w zawodnika, to ten by rozwalił łatwo te drzewa bambusowe, to cała konstrukcja spadła i co w tym takiego fajnego moim zdaniem by było. Po trzecie, po części te pojedynki trochę nudne były, bo szczerze, niby fajnie, że walczą w ringu i tym podobne, ale co z tego, że jak na przykład jeden dostanie i coś, to przedostaje się przez jedną klatkę bambusową, żeby później wejść do drugiej, albo żeby spać, żeby chwilkę odpocząć. Moim zdaniem to trochę też takie, przeciąganie było po prostu na siłę i nic więcej. Ale mówię, mam nadzieję, że to więcej nie wróci, bo To jest nudna właściwie stypulacja, bo ona dużo nie daje. Dawała tylko to, że zawodnicy z Indii mieli co robić. Zresztą, nie wiem jak to określić, indyjscy kibice czy jakoś tak, zawsze się jarali. Ja pamiętam do dziś jak osaleli, kiedy Mahal był mistrzem WWE. Każdy, kto pamięta te zdjęcia, to na pewno pamięta. ale cóż. Numer 2. Kiss My Foot Match. O mój Boże, ja nie wiedzę, że ja muszę o tym mówić, ale taki jest już temat. Jak wiadomo, każdy zna rywalizację komentatorów, czyli Michaela Cole'a oraz Jerry'ego The Kinga Lawlera, która się tam rodziła przez erę 2010-2011 i tym podobne. Mieli tam oczywiście swoje walki na WrestleMania i tym podobne i takie tam. Na Over the Limit 2011, na szczęście to się wszystko zakończyło i powiedzmy, że oczywiście wiadomo było, że była zapowiedziana walka i tym podobne i nie wiadomo było tylko jaką stypulację mieli zawalczyć. Wszyscy spodziewali się zwykłego one-on-one meczu, że powalczyliby, pobrykali i tym podobne, ale niestety grę weszedł Michael Cole, który wybrał sam stypulację do tego. I wybrał moim zdaniem jedną z najgorszych jakie może być. Kiss my foot match, czyli w tłumaczeniu pocałuj moją stopę. No i nie rozumiem, co właściwie miało tym wszystkim znaczyć, że
Ja rozumiem, że tam było wtedy ta rywalizacja, że Cole był heelem, że chciał no pokazać, jaki on jest najlepszy, że wspiera Miza i tym podobne, bo to heel i tym podobne. Ale no, co niby miał znaczyć ten Kiss My Foot match? Według mnie to jest bardziej było obrzydliwe niż bardziej fajne. Zresztą też sama walka nie rozumiem, co miała znaczyć, bo stawką było po prostu stopa i no... Przegrany musiał po prostu pocałować tą zwycięską stopę. No kurwa. I samą walkę oczywiście oglądałem, bo ona była na zasadzie właśnie test one-on-one meczu, gdzie no Jerry Lawler wygrał poprzez tam elbow drop, przypiął i tym podobne. No i no mieli się szykować do tego właśnie pocałunku, ale no Cole odrzucał. Nagle pojawiła się Eve Torres, która wykonała tam moonsault, potem The Good Old JR, który wydał swój sauce barbecue. W sumie chciałbym go kiedyś spróbować, bo podobno mu jest do kupienia. Cole uciekł, bo mówił, że nie mam zamiaru całować twoje stopy, jesteś ohydny. Ale nagle pojawił się w tyle ten Bret the Hitman Hart. W pierwszej chwili nie wiedziałem dlaczego i do dziś nie wiem dlaczego. Który zaprowadził Cole'a, no i no zapiął mu sharp shooter, żeby po prostu no Lawler mógł wpakować tą jego stopę prosto w usta. To jest ohydnie, nie będę mówił więcej na ten temat, bo no nie ma co, to jest po prostu ohydne, nie wiem dla kto miał taki świetny pomysł i kto tak stwierdził, że Kiss My Foot match będzie świetny. Bo jest wiele właśnie pojedynków takich typowych o stawkę, Mass vs Mass czy inne tego typu mecze, albo na przykład słynny Career vs Streak, no ale takie coś to moim zdaniem nie powinno mieć w ogóle miejsca, bo no to jest tylko ohydna rzecz, nic więcej. I szczerze cieszę się, że to raczej już nigdy nie wróci, bo to pewnie był jednorazowy występ, ale no nie wiem dokładnie. I to jest dobrze, że przynajmniej na tej walce się skończyła rywalizacja. Numer 3. Pool match. W tłumaczeniu oczywiście no pojedynek w basenie, co no moim zdaniem po części rozumiem dlaczego, ale po części nie rozumiem. I oczywiście dodam dlaczego nie rozumiem. Ponieważ no pojedynek pool match no miał za zasadę, że po prostu zawodniczki, bo głównie to były kobiety, walczyły po prostu w basenie. I no, każdy kto pewnie tak myśli, to pewnie by tak stwierdził, że będą się pewnie lać w wodzie, albo coś w tym stylu. A nic takiego nie było. No, większość, bo to było, się narodziło jeszcze za czasów Attitude Ery, to większość walczyła po prostu w pudingu czekoladowym. Co no, po części to dla mnie jest takie marnowanie mocno tego budingu, a po drugie to po prostu no zwykły zapychacz czasu i nic więcej. Było kilka takich pojedynków w historii właśnie pool meczów i wszystkie nie były fajne, bo albo się kończyły interwencjami, albo no nie wiadomo było i kto walczy, jak i tym podobne. Ostatnia taka walka, która była to chyba w 2015 roku, najwyżej ktoś mnie poprawi w tym, w komentarzach, gdzie Vicky Guerrero walczyła ze Stephanie McMahon. I powiedzmy, że to nie była taka walka, bo to był no ostatni występ wtedy Vicky Guerrero w WWE, po tym jak wtedy stwierdziła, że odchodzi za porozumieniem stron. Coś tam pogadali, bo to był taki typowy storyline, ta została wrzucona, potem ona wrzuciła Stephanie no do tego basenu i tak to się wszystko skończyło. Ale no mówię, no pool match dla mnie no... Już rozumiem, że chcieli zrobić ten z Attitude Era jakiś taki, wiecie, bardziej seksowniejsze dla facetów oko, że kobiety w pudingu, że takie tam typo podobne. No ale no nie powiem, że to ja byłem zwolennikiem takiego pomysłu. No może dla kogoś, kto bardziej się interesuje tymi i owymi jest coś fajnego, ale no... Ja głównie patrzyłem właśnie na styl walczenia i tym podobne, a nie na to, że no kobiety były troszeczkę ten rozebrane i nic tym podobne. Znaczy, no oczywiście też mi się podobały te kształty i tym podobne, ale no nie mówmy o tym, dobra? Po prostu dodam, że dla mnie to był głupi pomysł, ponieważ nie miał nic wspólnego z wrestlingiem. Numer 4. Ambulance Match. Kolejny pojedynek, który no miał miejsce niedawno i no moim zdaniem mógłby być troszeczkę lepiej skonstruowany. Bo w Ambulance Matchu chodzi po prostu o to, że ten, że walczy dwóch zawodników najczęściej i głównym zadaniem jest to, żeby no znokautować swojego przeciwnika tak, aby wrzucić go po prostu do ambulansu.
No i no, na początku, no, jak się narodziło, to było w 2003, o ile pamiętam, to był jeszcze z tego bardzo duży potencjał, bo wtedy walczyli Shane McMahon z Kane'em. No i oni takie fajne show dali po prostu, taki hardcore, coś, nie odpuszczali w ogóle, że no, miałem nadzieję, że przez te wszystkie lata, no, będą kontynuować tę tradycję, że będzie bardzo fajnie, że będzie można wszystko zrobić. Ale niestety, im dalej w las, tym coraz gorzej. A takim dopełnieniem była walka ostatnia na tym, Brona Strowmana z Romanem Reignsem na gali The Great Balls of Fire. Zresztą mówiłem o tej gali w jednym z odcinków moich właśnie kącika wrestlingowego. Tamta walka była nudna, po prostu nudna, nic się nie działo. Mogli to lepiej rozszyfrować, a nie, że będą się lać po pyskach, tym podobne, będą się zrzucać i nic więcej. Mogliby popatrzeć właściwie na te początki, no i fajni by na pewno byliby zadowoleni z tego wszystkiego. Bo mówię, no moim zdaniem właśnie Ambulance Match to powinien być coś takiego, jak właśnie było w 2003, że no nie odpuszczają, walczą cokolwiek, leją się byle co, czymś, schodkami, krzesłami, wszystkim co podobne, a nie, że no tak jak dzisiaj, po prostu będą okładać się z oczami i porzucają siebie na ambulansy i myślą, że im to wystarczy. Ja wiem, PG era, tym podobne. No ale PG era powoli wymiera po prostu. I można byłoby już to no, mniej więcej rozszyfrować. Bo naprawdę, to już jest nudne, bo nawet szczerze powiem, dzieci się nudzą tym, co oni robią. Tyle dobrze, że chociaż Fox będzie chciało coś prowadzić, ale odrzucając już temat Foxa, ten Ambulance Match powinien wrócić do swoich klasycznych walorów. I tym podobne, po prostu. I numer 5. Cry Baby Match. I kiedy ja usłyszałem pierwszy raz o tym walce, to się dosłownie złapałem za głowę i nie dowierzałem. Po prostu nie wierzyłem, że serio taka stypulacja była w tym walce. Już powiem dokładnie, o co chodziło, bo to na szczęście był jednorazowy występ. To zdarzyło się w 96 roku. I to było tak pomiędzy tą rywalizacją Razora Ramona z 1-2-3 Gear. I historia była taka, że 1-2-3 Kid przypiął sensacyjnie Ramona, że tam jakieś zwycięstwo niespodziewane, potem stworzyli swój tag team, tym podobne. Zatem 1-2-3 Kid się odwrócił od niego, wchodzą do Million Dollar Corporation, gdzie oczywiście rządził Million Dollar Man Ted DiBiase. No i tak to się narodziło, że no, mieli swoją walkę na In Your House. 6, bo nie wiem już ile tych In Your House'ów wyszło wtedy. I to było po prostu na zasadzie 1-1, gdzie walczyli i tym podobne. I po prostu przegrany musiał założyć na siebie pieluchę i no dostać jakimś czymś białym, bo nie wiem co było, czymś co tam dzieci zawsze dostają. I to nie ukrywam, oglądałem tą walkę, no i no ona była nawet okej, nie powiem, że była zła, ale no sama ciesynka, że no założyć pieluchę przeciwnikowi, bo no to jest zawstydzenie, no kurwa, to jest dla mnie jeden z najdurniejszych pomysłów. Chociaż wtedy ta New Generation era miała no bardzo ciężki okres, no próbowali wyprowadzić nowe gwiazdy, co im nie wyszło, próbowali coś tam jeszcze skórać z WCW, znaczy przeciwko WCW, przepraszam, że ja się jąkam, no ale no jakoś dzisiaj mi nie wychodzi coś, no ale no dla mnie to no to nie był fajny pomysł, po prostu. Wiem, że czegoś chcieli spróbować, ale im to nie wyszło. Tyle dobrze, że to był jednorazowy występ. No i no już więcej tego nie powtórzyli. Zresztą wyobraźcie sobie na przykład takiego 1-2-3 Kida, który no chodzi na przykład przez, nie wiem, pół roku, przez rok właśnie w pieluszce. To jest obuszające po prostu. Chociaż w sumie chyba już wiem, skąd WWE brało tą inspirację od tego, żeby założyć na Big Show'a pieluszkę na Nowy Rok. Jeżeli ktoś pamięta, to będzie wiedział, o co chodzi. No kurde, no, nie ukrywam, to jest durny pomysł i po prostu tyle. Ja się chyba powtarzam w tym odcinku. No dobra, myślę, że możemy sobie zakończyć ten odcinek. Tak jak przypominam, opinie na temat tych wszystkich stypulacji i tym podobne są tylko moje osobiste, wiecie, nie musisz się z nimi zgadzać, a jeżeli chcesz o tym pogadać, to napisz w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam.
I tak jak mówię, ja już się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeśli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE, na razie i cześć!